Gość Dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Kasia Daszkowska, rozpoczynamy magazyn Gość Dnia Radia Żnin FM. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Przemysław Łasecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Przemysław jest organizatorem 11. Adrenaliny na pałkach. W najbliższy weekend będzie się działo. Panie Przemysłowie, proszę nam zdradzić, co konkretnie w programie w poszczególne dni możemy zobaczyć? Generalnie to będzie się działo w, w sobotę, w niedzielę. Myślę, że niedziela to będzie takie epitafium. Śledzimy cały czas prognozy pogody i myślę, że. Możemy być zadowoleni, no bo generalnie może będzie chłodniej, ale wiatr nam będzie dopisywał, wieczorem ma ten wiatr zgasnąć, więc będą loty balonem się odbędą. No i najważniejsze to to, że deszczu nie będzie ani w sobotę, ani w niedzielę, także zapraszam serdecznie. Mm -hmm. Można wziąć udział w zawodach, piątych powiatowych zawodach latawcowych. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w tych zawodach? No tutaj serdecznie zapraszam, aby jeszcze jest czas na to, żeby rodzice, czy, czy wychowawcy, czy nauczyciele na zajęciach praktyczno-technicznych, żeby pomagali budować latawce dzieciom, bo zresztą ja myślę, że przez te cztery Poprzednie edycje już dzieciaki się same na tyle nauczyły, tyle, tyle dostały wskazówek, jak budować latawce, że myślę, że teraz już będą coraz to lepsze, coraz to lepsze. Jaki, jaka jest tajemnica, żeby zrobić ten dobry latawiec, który nam utrzyma się na wietrze? No, przede wszystkim największym błędem było to, że one były za ciężkie. Myślę, że tutaj to możemy pominąć. Natomiast wszelkie jakieś niedokładności zawsze proszę pamiętać, że nam. Tutaj rekompensuje odpowiedni ogon, który może być również ozdobą tego latawca. Mhm. Pan, poza tym, że jest organizatorem 11. Adrenaliny na pałkach, produkuje też latawce, prawda? Tak, produkujemy latawce już przeszło 20 lat. Jest to niestety tutaj na naszym rynku mało znana dyscyplina, gdyż generalnie wykonujemy te latawce na cały świat. Nie tylko Europę, ale cały świat praktycznie. No, ale w końcu możemy się pochwalić, że na latawcu będzie made in poland, a nie na przykład China, tak? No, cały czas chcemy właśnie zachęcić niejako, żeby, żeby, żeby nasze latawce jednak latały przynajmniej na naszym niebie. No, ale nie zawsze to wychodzi. Jednak cenowo niestety nie jesteśmy w stanie prześcignąć Chińczyków, ale nie poddajemy się już. Jak, jak, sam, jak wcześniej wspominałem, przeszło 20 lat produkujemy, więc. Naprawdę jest to generalnie. Można powiedzieć, że już stabilizacja jakaś na tym rynku, i niektórzy wiedzą, że jakością przewyższamy jakościowo chińskie wyroby. Czy to są latawce typowo takie, które są zabawkami dla dzieci, czy są to też takie latawce dla profesjonalistów, którzy się tym sportem zajmują? No więc są to latawce generalnie. Yy, i dla dzieci, dziecięce, i również są to latawce, które profesjonaliści również używają. Także generalnie to chcemy pokazać takie latawce, które mają przeszło 30 metrów długości, przykładowo 8 metrów szerokości. Myślę, że będzie okazja takie ośmiornice czy różne inne zwierzaki zobaczyć. A, a proszę powiedzieć. Skąd u Pana taka pasja, takie zainteresowanie akurat tym sportem? A to jeszcze z lat 80., gdzie zobaczyłem, że włókna węglowe czy yy, kevlar może, może, mo, mo, może to powodować, że taka technologia została zap, nie, niejako zaprzęgnięta do budowy latawców. I to już było w latach 80., gdzie to było stosowane. W tej chwili włókno węglowe czy włókna kewlarowe są bardziej znane, ale i tak to jest technologia moim zdaniem można powiedzieć, że kosmiczna. Mhm. Z których części świata się do Pana zgłaszają ludzie z prośbą o wysyłkę, o zrobienie latawca? Generalnie to wiadomo, że Chiny są kolebką niejako latawcową, czy w Indiach jest to kulturowo tak bardzo znana, znane są latawce, że generalnie Trudno tutaj konkurować, ale również mamy zapytania i często wysyłamy na przykład było, było bodajże zapytanie przed dwóch tygodni Singapuru, sprzedawaliśmy latawce również w Indiach, ale największym odbiorcą mimo wszystko jest tutaj Europa Zachodnia no i Stany Zjednoczone. Dobrze, wróćmy na chwileczkę jeszcze do adrenaliny na pałkach. czy po, podczas poprzednich edycji chociażby powiatowych zawodów latawcowych było wielkie zainteresowanie? Była frekwencja zadowalająca Pana? Jest to związane mimo wszystko z pogodą i jednego roku próbowaliśmy zrobić to wiosną, okazało się, że jednak ta jesień już się tak wgryzła w latawcowanie Polaków, że Musi to być jednak jesień i, i wtedy jest ta frekwencja na poziomie powiedzmy 30-50 pilotów. Mm -hmm. Zgłosił się już, zgłosiły się jakieś ekipy zawodowe na ten. Tak, w, 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 w programie również ma, m, są przewidziane pokazy i ta sobota głównie jest taka pokazowa. I tutaj zgłosiły się już ekipy z Ukrainy i ze Szkocji. Mm -hmm. Oczywiście Pols, Polski również. Mm -hmm. e Niedziela bodajże 11 październik to Światowy Dzień Puszczania Latawców, tak? Tak się złożyło, że przed jeszcze organizacją imprezy nie wiedzieliśmy dokładnie o tym, czy trafimy, czy nie, ale okazało się, że 11 październik, czyli niedziela, gdzie następuje to epitafium naszej imprezy, gdzie wszyscy będziemy puszczali te latawce, to jest Światowy Dzień Latawca, gdzie. Można zaobserwować sobie na y, międzynarodowej stronie internetowej y, również zmagania latawcowe innych pilotów. Y, proponuję tutaj, aby wszyscy pamiętali o tym, że chcielibyśmy wykonać wspólne zdjęcie i zamieścić je również na stronie, której, y, y, która jest One, One, World, One Sky, One World. Taki tytuł. Strony, myślę, że to jest bardzo atrakcyjna wiadomość dla wszystkich pilotów. No tak, myślę, że warto, żeby nie zabrakło tam nas, tutaj naszej fotki spawł, i dlatego prosimy o to, żeby frekwencja była zadowalająca, tak, żeby było to widowiskowe rzeczywiście. Ja myślę, że przynajmniej ci, którzy byli w poprzednich edycjach, to nam dopiszą na pewno, chociaż chciałbym zobaczyć nowe twarze nowych pilotów i będzie bardzo. Jest kilka niespodzianek, o których wcześniej nie wspomniałem ale myślę, że nie warto, bo one nie są do końca pewne, więc mhm. między innymi zgłaszali nam się chętni, którzy chcą wylądować na naszym startowisku ultralightami samolotami z prawdziwego zdarzenia, więc mhm. będzie co oglądać, myślę. No to jeszcze raz podsumowując, 11 Adrenalina na Pałkach już w najbliższy weekend na. No właśnie na pałkach, gdzie dokładnie. Dokładnie będzie to na tych dużych łąkach brzkorzystewku. Jest to wspaniały teren, jak się okazuje i wieczny, i dużo miejsca. Zapraszamy w sobotę. Będzie to pokaz. pokazami to będzie się odbywało z, z, od godziny bodajże 10.30 do godziny 15, natomiast później się przenosimy na halę do Gąsawy. Od godziny 16 do 18 będą loty tak zwane indoor, czyli będzie można zobaczyć jak latać latawcem w hali, gdzie nie ma w ogóle wiatru. Są to, jak już wcześniej pewnie wspominałem, specjalne konstrukcje bardzo lekkie i, i pozwalają one na delikatny ruch powietrza powoduje, że one się wznoszą. Natomiast niedziela to będzie te piąte powiatowe zawody latawcowe które będą zakończone dla wszystkich uczestników lotem, lotami tak zwaną windą balonową, czyli będzie można oglądać myślę całe okolice z kosza balonu. Dla wszystkich uczestników, dla wszystkich, którzy się stawią z własno zrobionym latawcem właśnie to będzie tutaj darmowa okazja, żeby ten lot odbyć. Czyli zapraszamy, w najbliższy weekend będzie się działo. Nie może Was tam, kochani, zabraknąć, zwłaszcza, że naprawdę będzie co oglądać i może być to naprawdę widowiskowe, prawda? No dokładnie, myślę, że, że dla coś, co jest kolorowe i się rusza, jeszcze na niebie zawsze przyciąga wzrok. Mhm. Dziękuję panu bardzo za wizytę w naszym studiu, za rozmowę. Dziękuję również. Dziś moim i państwa gościem był organizator 11 Adrenaliny na Pałkach, pan Przemysław Łasecki. Dziękuję. Gość dnia Radia Żnin FM